scenę po raz pierwszy, ale nie ostatni. Cheerleaderki pompalne co gutno, Cerutinki! Kutno, powitajcie go wielkimi brawami, Jacek Jarecki! Numer 6, 1,96 m wzrostu, centymetr wyższy ode mnie, ale to nic nie szkodzi. Z biografii wyczytałem, że urodził się w Nisku, pewnie dlatego gra na pozycji niskiego skrzydłowego. Występował w swojej karierze w Stalowej Woli, w Starogardzie Gdańskim, w Stali Stalowa Wola, Turow jest Gorzelec, GKS Tychę, w polskim cukrze Sidentorum, a teraz w najlepszej na świecie drużynie Polpharmex Kutno. Jacku, jako dziennikarz polski mam do ciebie pytanie nieoficjalne. Pomidorowa czy ogórkowa? Ogórkowa. Bardzo dobry wybór. Wielkie brawo dla Jacka, moi drodzy. Lecimy dalej. Kolejny z zawodników Polpharmexu Kutno pożegna się za chwilę ze swoimi kolegami, przybije piątkę i wbiegnie na scenę, a będzie to nie kto inny niż Grzegorz Grochowski! Zawodnik z numerem 7, 1,80 m wzrostu, 81 kg wad, to prywatne informacje, nie powinienem mówić. Urodzony w Jarosławiu, myślałem, że to masz imię Jarosław, choć jesteś urodzony w Jarosławiu, wszystko mi się pomyliło. Grał we Władysławowie w Dąbrowie Górniczej w Krośnie, a teraz wreszcie ogarnął się, opamiętał i przybył do Kutna. Powiedz mi, Grzegorz, co to za mina, co to za wyraz twarzy? Przecież Polpharmex Kutno to najlepsza drużyna świata, tak czy nie? Podamy. Potwierdzaj. Powiedz mi, czemu koszykówka, a nie szachy? W szachy grać nie umiem. A w kosza umiesz? Tak mi się wydaje. Tak mu się wydaje. Wielkie brawa, Grzesiek Grochowski. Kolejny z zawodników, ciągle jeszcze niżsi ode mnie, to się za chwilę zmieni, Marcin Malczyk! Marcin, jak już przybyłeś z rodziną? Jest i poleciał szalik. Marcin to zawodnik z numerem 8, urodzony w Giżycku, grał w MTS Basket Kwidzyń, Wikingu Gdynia, w Stali Stalowej Wola, w Starcie Gdynia, teraz w Polpharmexie Kutno. Powiedz mi, największy sukces sportowy w twojej karierze to, oprócz tego, że jesteś w Polpharmexie? Awanse do Ekstraklasy i to tyle. I gra w Ekstraklasie jest dla mnie też sukcesem. Wielkie brawa, Marcin Malczyk. Kolejny z zawodników Polpharmexu, który zaszczyci swoją obecnością tą scenę. Który zaszczyci swoją obecnością scenę. Po co sobie życie utrudniać? To January Sobczak! Numer 10, 1,79 m wzrostu, urodzony w Koninie, gra w Polpharmexie na pozycji rozgrywającego. Pytanie, które może być istotne dla fanek. Czy masz dziewczynę, tak lub tak? A, pytanie było trudne. Powiedz pomidor. 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 Nadal nie wiem, co to znaczy. Dziewczęta, wyciągnijcie swoje wnioski. January Sobczak. Wielkie brawa dla niego.
Proszę się panowie troszeczkę zagęścić, bo to nawet nie połowa jeszcze. Uwaga, kolejny z zawodników Polformexu. Numer na koszulce, 11. Co to będzie? Wiadomo, Bartłomiej Wołoszyn! Powiem tak, mój rocznik, mój wzrost, wszystko inne inaczej. Urodzony w Stalowej Woli, grał w Anwilu Wrocławek, AZS Koszalin, teraz w Polformexie Kutno. Czy chcesz przekazać coś swoim fankom? Moim fankom? Na przykład numer telefonu, to może się przydać. Nie trzeba przekazać. Mi, Szymon, co lubisz robić po meczu? Tylko pamiętaj, że dzieci są na sali. Trudne pytanie. No wiele rzeczy, na przykład czytać książkę. Po meczu lubi czytać książkę. Wielkie brawa dla niego. Rozumiem, że twoi nauczyciele są na sali. Nie przejmuj się. Moi też. Kolejne nazwisko, którego nie możecie pominąć w składzie ekipy Polformexu Kutno, to Michał Gapiński! Wielkie brawa! Jeden centymetrów wzrostu! Jak ci nie wstyd? 200... Czekaj, wstań obok. Matko Chrystusowa, pierwszy raz na scenie w życiu moim stoi obok kogoś, kto jest wyższy ode mnie i powiem ci, to jest bardzo dziwne uczucie. Michał, powiedz mi, to nie będzie kreatywne pytanie, ale jak ci się gra z numerem 13? Wspaniale mi się gra. Chciałem powiedzieć, że moim idolem od zawsze był trener Jarosław Krysiewicz. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dodał coś od siebie, proszę bardzo. Kolejny zawodnik. Panowie, zagęszczamy, bo się nie pomieszczą. Kolejny zawodnik to numer 15 i Mateusz Bartosz. Urodzony w Żarach, grał w tylu drużynach, że nie spamiętam, ale na szczęście od 2 lat w składzie Polformexu. Powiedz mi, Mateusz, nie wstyd ci jest mieć 205 cm wzrostu? Skądże? Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, czuję się tak, że muszę mikrofon po prostu dawać do góry. Powiedz mi, gdzie kupujesz buty? W składzie. Jaki masz rozmiar w ogóle stopy? Nie największy, 47,5. Ja mam 49, da się żyć. Wielkie brawa, Mateusz Bartosz. Kolejny z zawodników, który wkroczy na scenę, to również urodzony w Kutnie, Maciej Poznański! Przed chwilą odpowiadając, że kupuję buty w sklepie, zniszczył moje jakiekolwiek szanse riposty. Czy chcesz powiedzieć coś od siebie, pozdrowić swoją dziewczynę, mamę, tatę, brata? Pozdrawiam mamusię. Pozdrawiam mamusię. Wielkie brawa, wielkie brawa. Ocieplamy wizerunek drużyny. Czytają książki, jedzą ogórkową, buty kupują w sklepie i pozdrawiają mamusię. Jacy przyzwoici, młodzi, przystajni mężczyźni. Kolejny zawodnik, moi drodzy, który pojawi się na Telebimie, ale nie pojawi się tutaj osobiście. Grający w składzie Polformexu Kutno to Michael Fraser. Wielkie brawa dla niego. Starałem się wywnioskować, dlaczego go dzisiaj tutaj nie będzie. I załapałem wszystko, o co chodzi, jak przeczytałem, że miejsce urodzenia Ottawa, Ontario, Kanada. Po prostu na GPS-ie wpisał Kutno, troszkę go zaskoczył czas dojazdu i się chłopak nie wyrobił. Mimo tego wielkie brawa dla niego. Kolejny zawodnik z tak zwanej zagranicy, z tak zwanego abroadu, to Josh Parker! Illinois, w Polformexie gra jako rozgrywający 1,86 m. Grał w Drake Baldocks, Dalton Friars, Bayern Giants, Leverkusen, Mitteldeutsche BC, Orchide Gedis USK, a teraz w Polformexie Kutno. Teraz uwaga, będę mówił po angielsku. Hello Josh, how are you? Musisz utrudniać? Do you speak Polish a bit? I have no idea what you just said. Okay, I was just asking if you speak Polish. I see you cannot speak Polish. Just wielkie brawa! Just po prostu wielkie brawa!
Tłumacz nie dojechał, zawodnik nie dojechał, a ja sam. A oni wyżsi ode mnie, dajcie spokój. Kolejny zawodnik. Jarosław Rzyskowski. Wzrostu. Urodzony we Wrocławiu, gra jako niski skrzydłowy w Polformexie. Hello Jarosław, do you speak Polish? Yes, a little bit. Ale cwaniaki, nie? Czytają książki, uczą się języków. Powiedz mi, Jarku, zapytam kreatywnie, co słychać? Wszystko w porządku. Jak ci się gra w Polformexie? Na razie bardzo dobrze. Trener fajny? Jak najbardziej. Przelew na czas? Zobaczymy. A powiedz mi, czy liderki spoko? Bardzo. Najlepsze na świecie. Wielkie brawa dla Cerutinek i dla Jarka. Kolejny zawodnik. Znowu będzie trzeba mówić językami ludzi i aniołów. To zawodnik grający z numerem 65. Kevin Johnson. Centymetrów wzrostu, urodzony w Oakland, Kalifornia. Grał w Grunten, Polonii Warszawa, Kissing, Karwanos, Julon Lufsken, Polfarmie Starogard Gdański, a teraz w Polfarmexie Kutno. Kevin, do you enjoy being in Kutno? Do you like this city? Love the city here in Kutno. It's a great city, great fans, great everything. Do you think the most beautiful girls in the world were born in Kutno? Yes, of course, yes, of course. Yes, correct answer. Wielkie brawa dla Kevina Johnsona, moi drodzy. Chwilę się zastanawiał, ale ogarnął temat, moi drodzy. Ogarnął. I to są zawodnicy. Wielkie brawa dla całej ekipy Polformexu Kutno. Chwila dla fotoreporterów. Coś przy liderki na świecie, tak czy nie? No raczej, że jest świetny zespół. Prawie wypełzło ze mnie słowo na Z, które jest nielegalne o tej godzinie. Dobry Jezu, co się ze mną dzieje przy takim otoczeniu na scenie. Najlepszy zespół na świecie, to ten zespół potrzebuje jednak kogo? A tam trenera, kibiców! Wielkie brawa dla kibiców! No dobra, no ale z tym trenerem to żeście trochę wyczuli temat, nie? Bo teraz będzie trener przed wami. Wielkie brawa dla niego. Trener Polformexu Kutno, Jarosław Krysiewicz. Były reprezentant Polski, pięciokrotny mistrz Polski ze Śląskiem Wrocław, srebrny metalista, mistrzostw Polski. W sezonie 2007-2008 został wybrany najlepszym trenerem ekstraklasy żeńskiej. To na pewno ciekawi naszych kibiców. Jakie są różnice w trenowaniu ekstraklasy żeńskiej, a męskiej i którą wolisz? Zdecydowanie żeńską. Nie byłbym sobą, gdybym cię nie zapytał, a czemu? W szatni łatwiej pachnie. Tak czułem. Moi drodzy, wielkie brawa. Jarosław Krysiewicz, trener Polformexu Kutno. Jak drużyna potrzebuje wsparcia w postaci kibiców i trenera, tak samo trener również czasami po wyjściu z męskiej szatni może potrzebować wsparcia w postaci asystenta trenera. W Polformexie Kutno jest nim nie kto inny, tylko Wojciech Wali! Absolwent WF-u w Poznaniu, już szkołę trenerów PZ Kosz. W latach 2006 asystent trenera w Inea AZS Poznań. Od 2011 w Polformexie Kutno. Wojtku, zapraszam cię bliżej, nie wstydź się, śmiało. Zobacz, to są cerutinki, dziewczęta, tu też są dziewczęta. Generalnie zobacz, ja się obrócę w prawo, dziewczęta, obrócę się w lewo, dziewczęta, obrócę się do tyłu, nie, do tyłu się nie będę obracał. Do tyłu się nie obracam. Powiedz mi, co robi asystent trenera, kiedy nie jest trenerem? Śpi. W szatni? W domu.
Powiedz mi, jak się czujesz w Polpharmaxie? Bardzo dobrze. Plany na najbliższy sezon? Awans do playoffów? No i tego wystarczy życzyć. Wielkie brawa, Wojciech chwali. I teraz, moi drodzy, coś z zupełnie innej beczki, raczej ktoś z zupełnie innej beczki. Kiedy już mamy kibiców, mamy już cerutinki, mamy cheerleaderki, mamy maskotkę. Nie było braw dla maskotki. Wielkie brawa dla maskotki. Idealna pogoda do takiej pracy dzisiaj się zdarzyła. Pamiętajcie o tym, że zawodnicy jednak przed meczem, po meczu, czasami w trakcie meczu, zdarza się zmęczyć, tak czy nie? Zmęczycie się czasem, nie? To się trzeba nalatać, za tą piłką nawrzucać, jest trochę roboty. Kiedy już się zmęczą, to opiekę nad nimi sprawuje najlepsza fizjoterapeutka świata, Paulina Gawron! Absolwentka AWF-u w Poznaniu, fizjoterapeutka Akademii Piłkarskiej Lech Poznań od 2013 roku w Polpharmaxie Kutno. Zapraszam Cię bliżej. Ciebie to nie ominie, słuchaj. Powiedz mi, co się robi z tymi zawodnikami, kiedy są już tacy zmęczeni, skonani, nic im się nie chce i w ogóle chcą do domu i do mam poczytać książkę, zjeść zupę. Co można zrobić, żeby grali w następnym meczu i poszło im świetnie? Masuje się. Masuje się, no ale to można różnie masować. No. Jakieś konkretne techniki, czy jakieś, nie wiem, puszczasz muzykę relaksacyjną, zapalasz świeczki, rozmawiasz. No to jest tajemnica zawodowa. Dobrze, no bo mogą być w sumie fizjoterapeuci z innych drużyn. Wielkie brawa dla Pauliny, moi drodzy. To ona właśnie dba o kondycję tych oto zawodników. Nic tu dalej nie mam, słuchajcie, co oznacza, że w tym momencie jest najwyższy czas. Najwyższa pora. Na co? Wiecie? Na wielkie, spontaniczne brawa dla cerutinek! Ekipy Polpharmaxu Kutno, trenera, asystenta trenera i fizjoterapeutki, czyli pełnego składu Polpharmaxu Kutno. I kolejne 5 minut dla fotoreporterów. Ja pójdę w SF, pójdę po prostu. Pierwszy, ten lepszy. Panie prezydencie, panie Mieczysławie. Proszę państwa, historia koszykówki w naszym mieście to ponad 50 lat. I tak krok po kroku dążyliśmy od drużyn młodzieżowych, później seniorskich i doszliśmy do ekstraklasy. Drugi sezon w ekstraklasie. I myślę, że to nie są wyrzucone pieniądze. To wielki sport, wielu fanów i wielka promocja miasta w całym kraju, a nie tylko. Także cieszymy się, że możemy jako miasto, jako władze samorządowe uczestniczyć w tym ogromnym przedsięwzięciu, nie tylko sportowym. I wam państwu, kibicom, dziękujemy bardzo, że jesteście na każdym meczu, w tym dobrym i złym. I myślę, tak będzie w tym sezonie. Wielkie brawa. Panie Mieczysławie, zapraszam. Również się bardzo cieszymy z tego, że poprzez wspaniałych chłopaków, teraz jeszcze dodatkowo dziewczyny, przynosimy trochę radości dla kibiców Kutna i życzymy naszej drużynie, aby się pięła jak najwyżej w tej ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Serdeczne brawa, pan prezydent Zbigniew Burzyński, prezes Polpharmaxu, pan Mieczysław Wośko. Panowie, serdecznie dziękuję. Można zejść do szatni. W tym momencie podziękuję również wam, młodzi, przystojnie wysportowani mężczyźni. Potem wytłumaczycie kolegom z zagranicy, co powiedziałem. Powiedzcie im, że żarty były śmieszne. Proszę was, zapłacę. Moi drodzy, wielkie brawa dla drużyny. Drużyna schodzi do szatni, w której pięknie pachnie ogórkową od mamy, w której będą czytać książki. Tyle zrozumiałem. Dzięki chłopcy, jesteście wolni. Dziewczęta zostają. Dziewczęta zostają.